Jako ciekawostkę, patrzcie, widzicie? Znaczek Volkswagena i Audi. Niesamowite. Nawet w takiej części. Cześć, witam Was w 5. odcinku Happy Hands Van. Trochę gwarno w moim studiu nagraniowym, ale takie są uroki nagrywania w okolicznościach przyrody i miejskiego zgiełku. Co tam w 5. odcinku? W 5. odcinku będzie ciąg dalszy moich zmagań, jeżeli chodzi o próg tylni. Tam będą jakieś małe wspawywanka, ale też właściwie zacznę już pracę przy progu od strony kierowcy, gdzie no to jest taka bolączka T4 też, gdzie lubi wychodzić rdza. No i niestety u mnie też coś tutaj się pojawiło, więc myślę, że zacznę to rozbierać i tyle. Są wygodniejsze, ale niestety podczas szlifowania coś mi wpadło do oka. No i w sumie coś mi tam przeszkadzało, mimo że one w miarę tutaj przylegają. Na szczęście nie było to nic poważnego. Znalazłem jeszcze w swoich dobrodziejstwach takie okulary. O wiele lepiej schronią oczy i w sumie ważne, żeby spełniało swoją funkcję. One mają nawet tutaj takie mikro odpowietrzniki, nie parują, ale nawet nieraz czuję, że gdzieś tutaj przy szlifowaniu potrafi i tak przez taką mikro szczelinkę taki odprysk polecieć, czy też sama iskra. Więc naprawdę wszystko fajnie, dopóki nic nam do oka nie wpadnie. Jak nam wpadnie, to wtedy zaczynają się problemy. A po co? Więc wyglądam jak mucha, ale czuję się bezpieczniej z tymi okularami. Taki mały update tego, co tutaj porobiłem. Na szybko, czy też no na szybko, zakonserwowałem tą część. Wyczyściłem sobie te uchwyty pod zamki, bo potrzebowałem samochodu. Więc musiałem to zamontować, wyczyściłem najlepiej jak się dało, jak umiałem te zatrzaski, czy też mocowania. Pozostają te dziury, na razie tych dziur nie będę zaspawywał, ponieważ no, jestem ciekaw co tam się dzieje, skąd się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje, że tam mam wodę. Że tam mam wodę, jak pada. Póki co obecnie chcę tą dolną listwę tutaj na równo już wyspawać, żeby tylko te elementy tu i tej drugiej strony zostały do wspawania. Tu, żeby mieć już to zamknięte, tu też już mogę wspawać. Jeszcze jako uzupełnienie, elementy, z których będę robił tu wstawki, no to jest tam blacha z odzysku ze złomowiska. Jest dosyć gruba, myślę, że spokojnie tutaj powinna wystarczyć. Jest cieńsza niż ta tutaj w samochodzie, ale z drugiej strony nie ma tutaj takiego obciążenia, więc
powinna dać radę. Rzecz, którą dzisiaj się zajmę, to są te boczne listwy przy drzwiach, do których mocowane są uszczelki. Szczególnie ta strona lewa jest mocno skorodowana. Myślę, że gdzieś tutaj jest tkwi problem w tym, że później woda się dostaje do środka. Ona się tutaj leje. Mniej więcej od tego momentu dochodzi pod uszczelkę. No i sobie pod tą uszczelką ładnie chrupie wszystko. Więc zaraz to wyczyszczę, zobaczę jak to wygląda. A więc nie zaczynamy zdania od a więc. Ta strona tutaj, ta listwa, którą zacząłem czyścić, troszkę mnie rozczarowała, czy też wywołało mnie duże zdumienie, jak bardzo jest skorodowana. Drogi widzu, tak to wyczyściłem. To był light. Tu nie mam ostrości, jest ostrość. Tutaj jest po prostu Armageddon, nie wiem, Saigon, no wszystko razem. Żery są dosyć głębokie. Dosyć są głębokie. Czyściłem na tyle, na ile sumienie pozwoli mi spokojnie spać. Idealną opcją byłoby po prostu to wyciąć i wstawić nowe, kolorowe. Na razie trochę mam taki wyścig z czasem, więc nie przewidywałem tu żadnych wstawek. Znowu mnie coś zaskoczyło w tym aucie. Zakonserwuję, zobaczę, jeździć, obserwować. No jeździć, obserwować,
Zobaczymy. No są miejsca, z których może lać się woda. Na przykład tu. Wchodzi pod uszczelkę na drugą stronę. Już mamy zaciek. Tu. Tu też jest jakaś uszczelnia. Więc no muszę tutaj to napchać chemii. Zobaczyć, jak to się będzie wszystko układało, no tak, żeby iść z pracą dalej. Zawsze będę mógł to wyciąć, zawsze będę mógł wstawić blachę, nie ma żadnego problemu, natomiast no poczekam. O, tu mam takie coś, tu coś żyło, wykluło się. Dzisiaj dzień zaczynam od wyprawy do hipermarketu, bo tarcze skończyły mi się. Nie wiem, czym pracować. Teraz pokażę wam, co ja bym dzisiaj chciał, co by mi się dzisiaj marzyło. Jest ładna pogoda, więc na chwilę ten tylnia część drzwi, tamte uszczelki zostawiam w spokoju. A myślę, co by tutaj zrobić porządek z tym progiem tu. Jest trochę w średnim stanie, chociaż widziałem dużo gorsze. Nie wiem, jak to pokazać, żeby to było widać. Straszne słońce, jak na tę porę roku, z samego rana.